Słuchajcie, właśnie mówimy z Maga, jest 9:45, żegnamy się. Idziemy do auta i jedziemy już na Kraków. Ale nieważne, apartament. Ja ogarniam się i za niedługo lecimy na spotkanie z widzami do galerii. Patrzcie, działa, mówiłam. Słuchajcie, widzowie, właśnie się wybieram na spotkanie do galerii z wami. Mam dla was autografy. Oczywiście, jak mówiłam, dla trzech pierwszych osób autograf jest z pozdrowieniem. No to co? Lecimy i piszcie w komentarzach, czy ktoś z was był na spotkaniu. Teraz idziemy na spotkanie z wami, się nie mogę doczekać. Przez 24, a 25 tam pójdziemy, żeby też nie być tak za późno, więc idziemy 5 minut wcześniej. Ile tu gołem? Jeszcze jak się mi przeleci na tą BM, to przysięgam, że ja wyjdę z tego. Że gołąbki powstają z gołębi i się daje do takiej maszyny mielącej i się mieli i one później są zawijane w tym mięso w środku, są zawijane w kapustę, to są gołąbki. Zostało się troszeczkę autografów, było ich 50, a ile mam zostało? 18. No, dużo było osób. A mam tutaj prezenty i rysunki od widzów, które dostałam. Zacznijmy może od tych rysunków. Dobra, tu jest taki, ten już taki od razu na wierzchu. I to jest, dostałam na święta od takiej dziewczynki. Jest taki bardzo słodki, mi się to mega podoba. Tutaj wam przeczytam, co napisała. Ręce wyszły trochę za długie, XDDD. Od kaktus podłoga oficjal. Mi się to mega podoba. Nie wiem jak wam. Mi się bardzo podoba. No, ja bym tak już tu nie rysowała. Pięknie. No, ta jest rysowała. Ten rysunek już widziałam. Dostałam go od takiej... też dziewczyny. I słodki. Ojej, piękny. Piękny ten słoń. No mi się to podoba. Słodkie, kocham rysunki od was i ogólnie
O, jakie słodkie tutaj, patrzcie. Pokaż. Uy, jakie słoniki. No, a to jest taki grzyb. Miało mi się, że na odcinku miałam pozdrowić Dominika i Olę. Jeszcze kogoś, ale zapomniałam. Ale wiem, że na stówę Dominika i Olę, także pozdrawiam was dziewczyny. Chyba jeszcze Lila albo Vera. Chyba takie imiona, nie pamiętam, sorry. No, minął jednak cały dzień, nie? Emocje. No, sorry, jeżeli kogoś zapomniałam, ale pozdrawiam wszystkich, co byli na spotkaniu i pozdrawiam również wszystkich moich widzów. Lubię Michałki w białej czekoladzie. Wręcz. I love Michałki w białej czekoladzie. Pamiętam te grudki! Ja jak byłam mała, to takie grudki miałam. Jezu, mi chodziłam i tak się do czoła przyczepiałam tą koleżanką. I pamiętam, jak później płakałam, bo to mi się takie od kurzu robiło. I ja mówiłam, że chcę nowa, jak byłam mała. Jezu, tutaj są takie rzeczy, po prostu co mi przypominają. To jak miałam 7 lat. Albo 6. Zrobiło salto, nie chcę być przez mnie zjedzone. Cukiereczki. Pewnie jest więcej, zaraz wyciągnę. O, więcej cukiereczków. To no, tam zamiast spać ma niezłą imprezę, widzę. Weźmy też rzeczy sprzed. Jaki słodki hamburgerek! Pewnie pachnie. Taki fajny. Fleming, wakacyjny wajn. Fleming też z nami tańczył na telewizku. Pozdrawiam. Ja również ciebie pozdrawiam. Mega fajny prezent. Dziękuję ci. O. Trochę gwałtownie, ale udało się. Jakie fajne, jeju. Ja wam pokażę. Jak ktoś ci ma talent. Amelko, życzę ci spełnienia z twoich wszystkich marzeń. Dziękuję, takie słodkie. Narysowane? No to byś się chciało w ogóle. Jak bosko? No. Ja sobie to powieszę tak o, na mojej tablicy korkowej, jak będę miała. To jest cudowne. Wszystkie wasze rysunki są cudowne. Wszystkie rysunki, które dostam od widzów, po prostu sobie zrobię taką tabliczkę korkową, bo sobie chyba nawet dwie. Jedną będę miała sobie, drugą. W drugim będę miała jedną 12 od widzów i karteczki, a drugą będę miała co to jest? Ja muszę to zobaczyć. Dobra, na końcu wam pokażę. Otworzymy to. Ciekawie. Dziękuję wam wszystkim za przybycie na moje spotkanie. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze z wszystkimi spotkać razem. Było naprawdę cudownie i po prostu była miła atmosfera. Słuchajcie widzowie, mamy drugi dzień i właśnie idziemy na Wawel. Kto nie był, to zobaczy jak tam wygląda i nagramy wam przybyt z tego miejsca. Słuchajcie to widzowie, więc długo jest, to będę siedziała na takiej trolce. Pokażę tam. Za dużo to tu nie widać. Ta dziewczyna teraz mnie zjedzie. Ta tylko jest taka długa. Nie ma rady. Najbardziej boi się tatuś, co? Tak, ja nie lubię takich rzeczy. Jedzie. I co, boisz się? O Jezu. A i wolna. Wolna. Ja najbardziej nie będę tego momentu zderzenia z tym drzewem. Pewnie. Tatuś. Najczęściej jeszcze nigdy nie dojeżdżam. Amelia! Zatrzymaj się w połowie, jestem za ciężkim, żeby tym się... Czas na kawkę. Dociągnąć. Co ci zrobię? I na Coca-Colę. Z tatą wzięliśmy sobie tor średni. Milenka ma tor najniższy, czyli dziecięcy. Pokaż tamte tory. Ja, bo ja się boję. A teraz nie wiem, czy to będzie widać. Średni. O. Ja z tatą zaczynamy tam, gdzie jesteś tanka wspólnoczkowa. Idziemy tym drugim średnim. Nie chcieliśmy najwyższego, bo tam są strasznie trudne przeszkody, takie ruchome. Więc stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie ten średni, albo będzie najłatwiej nam po prostu.
I podobało mi się też dlatego, że jest taka właśnie duża trolka na sam koniec. A ja lubię trolki. A ty mi się dasz radę, nie? A na niskim tu dam radę. No, taki niski to nie jest. Jest taki sobie jak u nas, nie? Idziemy. Trzymasz to tak. Ale mam biały. Tu jest tata. Szkoda, że nie czarny. Czarny by mi ci bardziej pasował do fitu, ale... Życie. Szkoda, że nie dostałam czarnego, ale dostałam biały, neutralny. To jest szczęście, że nie jakiś niebieski. Dobra. Gotowa? Tak, tylko że nie ma jeszcze instruktora. Musisz mówić głośniej? Najgorsza będzie ta rolka. Nie, to jest właśnie. Skąd wy się spełnujecie? Teraz będzie, będę żygał. Będę żygał. Kto tak mówi? Świeży. O, świeży. Będę żygał. On zszedł z bazi. A to jest Bartek, nie? No. Ale widzisz, to Bartki tak mają. Bartki żygają. Ale tak samo chodzi ten... Mi się mega podoba. Jakbym mogła, to bym teraz wykupiła tylko tę tyrolkę, żebym sobie mogła jeszcze raz wyjechać. No. Także ja nie będę kłamać. Jak byłam do góry, lekko się bałam, a mówię, dobra, raz się żyje, fajnie, chciałam tę tyrolkę, miałam się nie bać, dobra, się nie boję, jadę. No to się nie przełamam, bo bardzo nie lubię tyrolek. Kamera? Nie zjadłam jeszcze. Testujesz? Ja albo przym karmę, albo pudding. A ty co masz? Pudding! A ja? Co mam do buzi? Dawaj. Nie, ja mam kawę. Ja mam kawę. Co to jest? Smakuje jak kupa. Ja mam kawę. Druga zła. Ale słuchajcie, lubię smak pasty, to sam moment jest git nawet. Mi mega smakuje. Smoothie bananowe! Thank you.
ustaw? O, git. Ktoś tu miał klip na pewno, no. Słuchajcie, sobie, my idziemy na następne piętro, jak teraz mi się bardzo tutaj podoba. Tip.